Przede wszystkim chciałabym przytoczyć stanowisko Amerykańskiej Akademii Żywienia i Dietetyki. Stanowisko to mówi, że dieta roślinna jest odpowiednia na każdym etapie życia, jeżeli jest dobrze sfinansowana. No i właśnie w tym sfinansowaniu całe sedno. Za chwilę pokażę, w jaki sposób tą dietę sfinansować, aby wyglądała dobrze. My nie mamy w Polsce takiego stanowiska, natomiast mamy stanowisko Instytutu Żywności i Żywienia, które mówi o tym, że diety wegetariańskie, laktowo-wegetariańskie i lakto-wegetariańskie mogą być stosowane w żywieniu zbiorowym u dzieci, jeżeli są pod kontrolą dietetyka i jeżeli jest personel przeszkolony, w jaki sposób finansować posiłki. Mamy również stanowisko Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci z 2017 roku. W tym stanowisku jest również informacja, że diety roślinne mogą być stosowane u małych dzieci, jeżeli dzieci są pod kontrolą dietetyka i lekarza, ponieważ jest ryzyko, że będą zagrożenia, znaczy jest takie ryzyko, że będą niedobory różnych składników odżywczych, takich jak żelazo, cynk, kwasy omega-3, witamina B12 czy witamina D. W tym stanowisku jest również informacja o witaminie A i witaminie B2, aczkolwiek ja nie będę o tych składnikach mówić, bo po prostu nie starczyłoby mi czasu. Oczywiście ja jestem zdania, że wszystkie dzieci powinny być pod kontrolą dietetyka i to nie jest tak, że tylko dzieci na diecie wegańskiej powinny mieć zbilansowane jadłospisy, bo dzieci na diecie wegańskiej czasem mają bardzo dobre jadłospisy, bardzo często mają bardziej urozmaicone niż jadłospisy dzieci na diecie tradycyjnej. I też na koniec pokażę Państwu, jak wyglądają jadłospisy takich realnych moich pacjentów jeszcze przed kontrolą u dietetyka, zanim te dzieci w ogóle miały jadłospisy w ogóle zmienione. Przede wszystkim też wszyscy obawiają się, że dzieci roślinne będą mniejsze, będą miały mniejszą masę urodzeniową, no bo jak kobieta w czasie ciąży nie je mięsa, no to czy jajek, czy nabiału, no to dziecko może urodzić się niedożywione. A według badań jest wręcz przeciwnie. Dzieci na diecie wegańskiej rodzą się z większą masą urodzeniową w porównaniu do dzieci, które są urodzone z matek będących na diecie tradycyjnej, czy nawet na tej diecie laktoowo-wegetariańskiej. I tutaj też inne badanie z 1998 roku nawet. I dzieci też na diecie wegetariańskiej, to znaczy matki, które były na diecie wegetariańskiej, urodziły dzieci z większą masą urodzeniową w porównaniu do tych dzieci na diecie tradycyjnej. Nie mamy zbyt wielu badań wśród dzieci starszych, natomiast wiemy, że dzieci w wieku około 4 miesięcy do 10 lat mieszczą się w siatkach centylowych, są pomiędzy 25 a 75 percentylem siatek centylowych, rozwijają się prawidłowo, jadłospisy mają urozmaicone, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę większą na wapń, na kwasy omega-3, no i oczywiście na witaminę B12, o czym jeszcze będę dalej mówić. Dzieci te też statystycznie są niższe i szczuplejsze w wieku poniżej 5 lat w porównaniu do dzieci na diecie tradycyjnej. To były badania z lat 80., 90., więc teraz na pewno też dużo by się zmieniło, ale dzieci rozwijały się prawidłowo, a poza tym te dzieci były przyrównywane do siatek centylowych, które były też oparte na dzieciach karmionych również nie tylko piersią, ale i sztucznie, więc dzieci były po prostu większe. Inne badania, które są wśród dzieci starszych, to jest takie niewielkie, dwa badania wśród dzieci starszych, znaczy jedno jest większe, bo jest powyżej 2000 dzieci adwentystów dnia siódmego i dzieci te zarówno z Europy, jak i z Ameryki są wyższe i szczuplejsze w porównaniu do rówieśników i mają też bardziej urozmaicone jadłospisy. Zwróćmy uwagę na kilka składników odżywczych w diecie roślinnej. Jak sfinansować tą dietę dla dziecka? Bardzo krótko tutaj będę o wszystkich składnikach mówić, bo mam niewiele czasu. Zwracam uwagę przede wszystkim na białko, bo wszyscy się tego białka obawiają, szczególnie w diecie małych dzieci. Chciałabym tylko powiedzieć, że raczej nie ma się o co martwić. Dzieci mają większe zapotrzebowanie na białko, na kilogram masy ciała, ale mają też mniejszą masę ciała w porównaniu do osób dorosłych, więc tego białka tak naprawdę nie potrzebują dużo. Jeżeli dziecko w wieku 1-3 lata potrzebuje około 14 gramów białka na dobę, to jest bardzo niewielka ilość i naprawdę trudno jest tego nie zrobić, żeby dziecko tyle spożywało. Musiałoby być naprawdę niedożywione. Zazwyczaj jest problem w drugą stronę, że tego białka jest sporo. Aczkolwiek białko pochodzenia roślinnego też jest przyswajane trochę w mniejszym stopniu, więc nic się nie stanie, jeżeli będzie większa ilość tego składnika w diecie. To jest taki przykład kompozycji posiłków, jak można skomponować posiłki w ciągu dnia, jak można po prostu dobrać produkty, żeby była odpowiednia ilość białka. Załóżmy, że to dziecko ma zapotrzebowanie 14 gramów na dobę.
I tutaj łącznie wyszło 16,8 gramów. Zobaczmy, dwie łyżki soczewicy ugotowanej, łyżka orzechów, trochę brokułów, nasiona słonecznika, dwie łyżki kaszy, dwie łyżki płatków owsianych. To jest dziecko, które skończyło rok na pewno i na pewno jest w stanie zjeść tyle, a i jeszcze więcej. Później Państwo na koniec zobaczą, jak wyglądają jego spisy realne takich dzieci. I tutaj jest jeszcze przykład kompozycji posiłków, co można włączyć do jego spisu, żeby były to świetne źródła białka. Nasiona roślin strączkowych, tak jak już wcześniej na poprzednim wykładzie była mowa o tym, żeby je jeść. W diecie roślinnej nasiona roślin strączkowych są po prostu zastępnikiem mięsa, nabiału i jaj, dlatego, że zawierają te aminokwasy, które znajdują się w produktach odzwierzęcych. Dodatkowo wszelkiego rodzaju pestki i nasiona będą świetnym źródłem i białka, ale jednocześnie tłuszczów i jednocześnie składników odżywczych, składników mineralnych, witamin, szczególnie żelaza, szczególnie wapnia, witamin z grupy B, magnezu, więc warto wziąć to pod uwagę. Dzieci na diecie roślinnej mają oczywiście trochę większy problem ze spożyciem tłuszczów w porównaniu do dzieci na diecie tradycyjnej, dlatego że no, nie występuje u nich w jadłospisie mięso, nabiał, jaja, więc to są produkty tłuszczowe, nie występują, więc trzeba włączyć więcej tych produktów tłuszczowych, roślinnych, takich jak wszelkiego rodzaju orzechy, nasiona, awokado, oliwa czy oleje różnego rodzaju. I zapotrzebowanie na tłuszcz u małych dzieci jest większe w porównaniu do osób dorosłych, jak patrzymy na kaloryczność ogółem jadłospisu. Tak wygląda to zapotrzebowanie na tłuszcz na dobę, natomiast w jaki sposób tego tłuszczu dostarczyć trochę więcej dzieciom? Przede wszystkim dodajemy wszelkiego rodzaju pestki do dań, posypujemy coś pestkami do owsianki czy do jakiejś kaszy na słodko. Można dodawać pestki czy różnego rodzaju nasiona. Awokado można dodawać do pesto, na przykład do makaronu. Dodatkowo zwracamy uwagę na to, żeby nie było w diecie za dużo takich rzeczy jak otręby. Dzieciom niepotrzebne są naprawdę otręby. I te dzieci mają tak dużo błonnika, one jedzą więcej błonnika bardzo często niż osoby dorosłe na diecie tradycyjnej, więc już nie dodawajmy im otrębów. Wystarczą już im te płatki owsiane czy kasza jak na śniadanie. To są przykładowe porcje też produktów tłuszczowych w ciągu dnia. Przede wszystkim liczy się jakość tłuszczów, dlatego, tak jak już było wcześniej powiedziane, zwracamy uwagę na to, jakie tłuszcze są najlepsze. Kwasy omega-3 oczywiście, za chwilę jeszcze będę o tym mówić. Kwasy jednonienasycone tłuszczowe, czyli oliwa z oliwek, olej rzepakowy, awokado, wszelkiego rodzaju orzechy i pestki, masło orzechowe. Też rodzice bardzo często obawiają się podawać masło orzechowe dzieciom, a jak najbardziej można dzieciom podać masło orzechowe, jeżeli nie występuje alergia u tych dzieci. Przykładowe porcje tłuszczów, jak to może wyglądać? 3-4 porcje tłuszczów w ciągu dnia to jest na przykład łyżeczka masła orzechowego, 2 łyżeczki oliwy z oliwek i pół łyżeczki oleju lnianego. I ten olej lniany ze względu na kwasy omega-3, o których będę jeszcze za chwilę mówić, to mi się naciska, żeby było wyświetlić tym. Takie przykłady porcji mogą być w ciągu dnia spożywane i porcja to jest naprawdę jedna łyżeczka masła orzechowego, jedna łyżeczka oliwy, jedna łyżeczka jakichś zmielonych orzechów. Uwaga, tym małym dzieciom, które nie skończyły jeszcze roku, też można podawać orzechy i nasiona. To są świetne źródła żelaza, szczególnie dla tych dzieci, które jeszcze po prostu nie odbudowały zapasów żelaza z życia płodowego. I nie należy się też obawiać takich rzeczy, tylko nie podaje się im oczywiście w całości tych produktów. No i tak jak mówiłam przed chwilą, kwasy omega-3 są bardzo ważne. Wystarczy tak naprawdę podać niewielką ilość w ciągu dnia oleju lnianego, czy oleju z lnianki, czy na przykład nasion chia, albo nasion siemienia lnianego, zmielonego, żeby dostarczyć odpowiedniej ilości kwasów omega-3 u takich małych dzieci. To jest bardzo niewielka ilość, to ile potrzebują dzieci na przykład w wieku 1-3 lata, 0,7 gramów na dzień. To jest bardzo niewielka ilość, naprawdę odrobina wystarczy oleju lnianego, ale lepiej jest podać tą jedną łyżeczkę do posiłku, żeby się nie rozdrabniać i niech ma trochę więcej, bo co tutaj dodawać wtedy jakiś inny tłuszcz jeszcze dodatkowo. No i to, co jest jeszcze ważne, zaleca się dzieciom, małym dzieciom suplementację kwasami omega-3. Są takie suplementy na bazie wodorostów, więc to też nie muszą być suplementy na bazie ryb. Można dostać wegańskie odpowiedniki, a też te rośliny, suplementy na bazie wodorostów często są polecane kobietom w ciąży czy małym dzieciom przez lekarzy i przez ginekologów ze względu właśnie na to, że są wolne od zanieczyszczeń. I oczywiście taki składnik, na którego są największe podobno niedobory w diecie roślinnej, czyli żelazo. I faktycznie tak jest, że dzieci wegetariańskie mogą mieć większe problemy z żelazem w porównaniu do dzieci na diecie tradycyjnej. Jak spojrzymy na badania,
to tutaj jest przegląd 13 badań z 2017 roku Pawlaka i Bell. Jak sprawdzamy te badania, faktycznie dzieci wegetariańskie mają mniejsze zapasy żelaza w organizmie w porównaniu do dzieci na diecie tradycyjnej. I tak samo jest właśnie z osobami dorosłymi. Też osoby dorosłe mają większe zapasy w porównaniu do dzieci. Jest to też trochę pozytywne, można powiedzieć, bo wyższy poziom ferytyny, tych zapasów żelaza w organizmie, też przyczynia się do ryzyka wielu chorób, na przykład cukrzycy typu drugiego. Jak spojrzymy na badania, to które dzieci mają największe problemy? Okazuje się, że chińskie dzieci mają najmniejsze problemy z żelazem. 4,3% dzieci tylko miało niski poziom ferytyny poniżej normy. Natomiast dzieci z Kanady, z Wielkiej Brytanii miały większe niedobory tego składnika. No i w Polsce dzieci powyżej trzeciego roku życia 36,4% dzieci miało niedobory żelaza. Dlaczego tak się dzieje? Bo mamy żelazo w różnych formach w żywności. Mamy żelazo, które jest chemowe i występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego. I to żelazo nie musi się już konwertować w organizmie. Ono już jest w takiej formie, która się dobrze przyswaja. Natomiast mamy w produktach roślinnych żelazo niechemowe, czyli to żelazo, które musi zostać zredukowane przy udziale kwaśnej treści żołądkowej, przy udziale na przykład witaminy C do formy chemowej, żeby się dobrze przyswoiło. I ja za chwilę powiem jeszcze, w jaki sposób to zrobić, żeby się przyswoiło trochę lepiej. Naprawdę wystarczy dokonać kilku zmian w pospisie, zrobić kilka zmian w obróbce kulinarnej produktów, posiłków i żelazo jest łatwiej dostępne. Przede wszystkim, co nam obniża tę dostępność żelaza? Takie rzeczy jak składniki antyodżywcze z diety, kwas fitynowy, garniki, polifenole, katechiny, które są m.in. w kawie czy herbacie, więc picie herbaty do posiłków w przedszkolu to nie jest bardzo dobry pomysł. Dzieci w wieku przedszkolnym też mają niższe zapasy żelaza, to też zależy oczywiście jak one jedzą w tym przedszkolu, ale picie herbaty do posiłków bardzo może pogorszyć dostępność żelaza. Natomiast składniki, które będą zwiększać dostępność tego składnika, to jest m.in. witamina C, o której powiedziałam wcześniej, lizyna, czyli białko i dodatkowo kwas mlekowy, czyli różnego rodzaju kiszonki. Warto dodawać do jadłospisów dzieci. Tutaj mam taki przykład dziecka, które ma 9 miesięcy, ma jeszcze nieodbudowane zapasy żelaza w organizmie, jeszcze na tą dietę rozszerzaną, 9 miesięcy, więc jego posiłki wyglądają tak, jak tutaj widzimy. Jest karmienie piersią, a poza tym są jakieś takie posiłki dodatkowe. I wystarczy zrobić kilka drobnych modyfikacji w jadłospisie, żeby dostępność żelaza zwiększyć. I uwaga, jeżeli ktoś ma niski zapas żelaza, to te modyfikacje w jadłospisie, ten dodatek witaminy C, zabranie herbaty, to naprawdę dużo zmienia i wtedy faktycznie te zapasy odbudowują się szybciej. Wystarczy zamienić kaszę manną na płatki owsiane, wystarczy dodać witaminę C na przykład z kiwi, można tutaj dodać łyżeczkę zmielonych orzechów. Dodajemy witaminę C też do tego puddingu. Pudding jak rany ma żelazo, no kasza jak rana ogólnie ma żelazo. I tutaj wystarczy do obiadu na przykład dodać soczewicę, ciecierzycę ugotowaną i jest już więcej białka i dodatkowo też więcej żelaza, bo te składniki, te produkty dostarczają jednocześnie żelaza. Kolejnym składnikiem, na który zwracamy uwagę, jest witamina B12. Okazuje się, że witamina B12 jest takim składnikiem, który występuje jedynie w produktach pochodzenia zwierzęcego, więc na diecie roślinnej oczywiście trzeba tą witaminę suplementować. Okazuje się, że według badań nawet do 33% dzieci i nastolatków ma niedobory tej witaminy i 45% niemowląt może mieć niedobory. Niemowlęta raczej mają niedobory przez to, że matki w czasie ciąży i później podczas karmienia mają nieodpowiedni poziom tej witaminy w organizmie i po prostu zbyt mało tej witaminy przechodzi do ich pokarmu. Jakie mogą być objawy niedoboru witaminy B12 u małych dzieci? To są objawy niedoboru witaminy B12. Są to głównie objawy ze strony układu nerwowego. U takich małych dzieci, których mamy miały nieodpowiedni poziom witaminy B12 w mleku, objawy niedoboru zazwyczaj pojawiają się pomiędzy 4 a 10 miesiącem życia. To zależy jeszcze, jak niski był poziom witaminy B12 u matki. Warto wtedy skontrolować poziom witaminy B12 tak w drugim półroczu życia u dziecka, jeżeli się nie da skontrolować. To warto wprowadzić od razu suplementację, tym bardziej jeżeli wiemy, że mama na przykład miała niski poziom tej witaminy, bo akurat to jest bardzo ważne. Dobory witaminy B12 są bardzo groźne, mogą prowadzić nawet do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym. Ja bardzo często niestety mam pacjentów, tak jak tutaj widać, małych pacjentów, którzy mają niedobory witaminy B12, są poziomy poniżej normy, tylko niech Państwa nie zmyli ta norma od
197 do 701 albo coś w tym stylu, bo to jest naprawdę bardzo szeroka norma i naprawdę te dzieci nie powinny mieć takiego niskiego poziomu, powinny mieć minimum te 300 poziom, żeby po prostu, żeby nie dopuścić do anemii z niedoboru witaminy B12. Dieta wegetariańska może czasem nie wystarczyć, żeby była odpowiednia podaż witaminy B12. Niestety, spójrzmy, jak na przykład mamy dziecko w wieku 3 lata, ono potrzebuje około 0,9 mg B12 na dzień i ile to dziecko by musiało jeść tych produktów odzwierzęcych? Tutaj jest na przykład szklanka napoju sojowego, tak? Które nie dostarczy odpowiedniej ilości, a też oczywiście nie przyswoi się tyle samo, co jest w tym napoju, więc przyswoi się jakaś część, na przykład połowa, więc to będzie cały czas za mało. Jeżeli to dziecko nie miałoby suplementacji wprowadzonej B12, no to by miało raz, dwa, trzy, codziennie coś, przynajmniej trzy, jakieś dwie, trzy porcje jakichś produktów odzwierzęcych. Więc to nie jest tak, że na diecie wegetariańskiej wystarczy jeść jajko raz w tygodniu albo, nie wiem, jakiś serek raz, dwa razy w tygodniu, żeby dostarczyć odpowiedniej ilości B12. Te dzieci wegetariańskie mają niskie poziomy, dlatego warto też u nich skontrolować. No i kolejnym składnikiem jest wapń. Myślę, że z wapniem jest najtrudniej w diecie u takich małych dzieci w wieku 1-3, ponieważ zapotrzebowanie na ten składnik wynosi 700 mg. To jest sporo. Dla osób dorosłych zapotrzebowanie na wapń wynosi około 1000 mg. Więc to jest naprawdę niewielka różnica, a jest różnica w porcjach produktów, które po prostu zjemy my, a zjedzą małe dzieci właśnie w tym wieku. Dzieci nie zjedzą oczywiście tak dużej ilości produktów, żeby dostarczyć wapnia. Zielone warzywa liściaste, one są bardzo dobrym źródłem wapnia i one są bardzo też takiego popularnym źródłem wapnia w diecie roślinnej. Ja tylko chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie każde zielone warzywo będzie dobrym źródłem. Te, które wypisałam na samej górze, są świetnym źródłem, ale przede wszystkim trzeba zjeść je w większej ilości, bo to nie jest tak, że zjedzenie szklanki brokuła równa się szklance mleka. To jest bardzo duża różnica, za chwilę pokażę na kolejnym slajdzie. Ta biodostępność zależy od m.in. od zawartości kwasu szczawiowego w tych produktach. Produkty, które zawierają dużo kwasu szczawiowego, jednocześnie są niestety gorszym źródłem wapnia, bo po prostu ten kwas szczawiowy będzie blokować przyswajanie wapnia. No i na przykład szpinak czy kotwina nie będzie dobrym źródłem wapnia, czy na przykład soczewica, a brokuły, fasolka szparagowa, czy kapusta pekińska, czy kapusta włoska będzie już dużo lepszym źródłem. Napoje, zamienniki nabiału, te, które tutaj wypisałam, tofu, napoje roślinne różnego rodzaju wzbogacane w wapń, one mają tak naprawdę taką samą biodostępność wapnia, jak mleko krowie, sery żółte, nabiał i różnego rodzaju takie produkty typowo będące źródłem wapnia, więc to jest świetny zamiennik. Nie trzeba stosować nabiału, jak można wybrać te zamienniki. Tylko bardzo ważna uwaga, żeby wybierać właściwie te produkty, ponieważ wiele produktów na rynku jest nieoznaczonych i nie zawiera po prostu wapnia. Musi być na opakowaniu informacja, że zawiera wapń i ile wapnia zawiera w 100 ml. Zazwyczaj jest to 120 mg na 100 ml. To jest to zapotrzebowanie dla małych dzieci. I spójrzmy, jak na przykład mamy szklankę napoju roślinnego wzbogaconego w wapń, to jest około 300 mg, a na przykład, żeby dziecko zjadło podobną ilość wapnia z diety, jeżeli na przykład rodzic nie chce podawać takiego napoju, bo też zdarzają się rodzice, którzy nie chcą podawać takich napojów dzieciom, to musiałoby to dziecko zjadać całego brokuła. Musiałoby zjadać na przykład, no nie wiem, na przykład 200 gramów jarmużu, gdzie 100 gramów to już są takie porządne 4 garści, więc to dziecko by musiało jednego dnia zjeść jednego brokuła, następnego dnia by musiało zjeść 200 gramów, czy tam 5 garści, 6 garści jarmużu, a to jest tylko połowa tego zapotrzebowania. Dlatego te zamienniki nabiału, tofu czy napoje roślinne są bardzo ważne, no bo po prostu trudno jest bez tego zbilansować jadłospisk. I oczywiście dodajemy też takie produkty jak sezam, jak figi suszone, jak różnego rodzaju orzechy. Tylko trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze w porcji jest mniej wapnia, bo sezam na przykład jest znanym źródłem wapnia, bo zawiera ponad 900 mg w 100 gramach. Ale trzeba pamiętać o tym, że nikt nie zje 100 gramów sezamu. Jeżeli już to zjemy maks, to jedną łyżkę i trzeba to jeszcze zmienić. Tak samo jest właśnie z makiem. A poza tym biodostępność sezamu czy smaku wapnia jest około 15%, a z wzbogacanych produktów roślinnych 30%, więc to też jest bardzo duża różnica. No i takie przykłady posiłków, co można wymienić w posiłku, żeby wapnia było więcej. Przede wszystkim wystarczy dodać jedną rzecz do tego posiłku. Mamy tutaj 17 mg wapnia, bo mamy napój roślinny bez wapnia. Natomiast jak my dodamy napój roślinny z wapniem,
to mamy już ponad 300 mg, więc akurat no, jest to bardzo duża różnica. Dlatego przestrzegam, u takich małych dzieci, żeby dodawać też dwa wapnia. To jest jadłospis Hani, która ma 2 lata i mama tutaj na przykład nie używa takich napojów roślinnych wzbogacanych, tylko ma mleko owsiane, które robi sama mus świetnie, ale mleko owsiane, jeżeli robi sama takie mleko owsiane, no to on musi dodatkowo to mleko wzbogacić, więc to jest dodatkowa robota jednak, bo trzeba kupić taki proszek, który się dodaje do tego mleka, żeby ono zawierało tyle samo wapnia, co takie napoje roślinne. Myślę, że to jest bez sensu, ale jak ktoś chce w taki sposób robić, to ok, można tak robić. W zasadzie wychodzi na to samo, tylko jest więcej roboty. Mamy tutaj taką modyfikację. Dodaję napój roślinny wzbogacony w wapń, orzechy, nasiona, owoc suszony. Tutaj można dodać jarmuż, brokuł, owoce świeże z witaminą C. Ogólnie, jeżeli nie ma takiego małego dziecka w diecie czegoś zielonego codziennie, to niestety tego wapnia zawsze będzie za mało. Jeżeli nie ma tych napojów wzbogacanych roślinnych, to niestety tego wapnia zawsze będzie mało, więc to jest akurat tutaj bardzo ważne. To jest konstanty, który ma 1,5 roku i też no, ma mało tutaj, tak jak widać, można by coś tutaj wymienić, bo niektóre produkty niestety roślinne, które są w sklepach, nie zawierają wapnia, tak jak mówiłam wcześniej, niektóre napoje nie zawierają. Na przykład tofu miękkie będzie zawierać mniej wapnia niż tofu twarde i niektóre jogurty, to znaczy chciałam powiedzieć większość jogurtów roślinnych, nie zawiera wapnia, więc trzeba to też na to zwrócić uwagę. Jeżeli już wybieramy jogurty roślinne, to super jest wybierać te, które akurat będą jeszcze dodatkowo źródłem tego składnika, a nie tylko wody, soi i gurtu z baterii. Ok, tutaj dodamy owoce z witaminą C do posiłku, tutaj dodamy jogurt wzbogacony w wapń, bo tutaj już jest stoku, więc też z tego wapnia nie było super mało. No i wiadomo, że witamina D musi być też suplementowana, żeby wapń się dobrze przyswajał. Teraz będziemy mieć coraz cieplej, więc witamina D będzie już dostępna tak jakby ze słońca, tylko trzeba być przynajmniej odsłoniętą przynajmniej 1/3 części ciała, żeby ta synteza mogła nastąpić w godzinach od 10 do 15 przez minimum 15-20 minut. Ok, i idę już do końca tego wykładu. Czy żywność musi być ogólnie ekologiczna? Bo często jest tak, że rodzice myślą, że wszystko musi być ekologiczne, że jeżeli nie kupią na przykład marchewki ekologicznej, to już to dziecko ma nie zjeść marchewki, zje, nie wiem, 4 raz z rzędu buraka, bo akurat burak ekologiczny był kupiony kilka dni temu i jest w lodówce. No to wcale tak nie jest, że wszystko musi być ekologiczne. No niektóre produkty oczywiście, no można używać ich ekologicznych, ale jeżeli ktoś nie ma na to pieniędzy też, no to bez przesady, używajmy tych produktów, które są konwencjonalne, które są ogólnie dostępne, które są urozmaicone i bardziej się opłaca ogólnie jeść owoce i warzywa, niż wybierać te tylko, które są ekologiczne i tylko te, na które nas jest stać. Dodatkowo były takie badania robione w 2015 roku. To są badania, można je zobaczyć na stronie Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Przebadano ponad 84 tysiące próbek żywności pod kątem pestycydów i zanieczyszczeń. To były kraje z Unii Europejskiej. Okazało się, że żywność dla dzieci była wolna od zanieczyszczeń w ponad 96%, żywność ekologiczna w 99%, trochę ponad, natomiast żywność konwencjonalna i ogólnie wszystkie próbki w 97%. Więc to jest naprawdę tak mała różnica, dlatego nie bójmy się jeść żywności konwencjonalnej. Ogólnie korzyści są dużo większe niż w ogóle nie jeść tych produktów. I jadłospisy, chciałam tylko pokazać ostatnie slajdy, jak wyglądają jadłospisy dzieci, które przychodzą do mnie na